Książka, o której opowiem, nie jest powieścią. W zasadzie trudno określić, jaki to gatunek literacki, jaki typ. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mamy do czynienia z książką historyczną, przecież historia pojawia się w tytule. Jednak możemy być bardzo zaskoczeni, ponieważ książka ma bardzo specyficzny, bardzo swobodny język, bardzo swobodną formę i przede wszystkim treść. Opowiada o władcach Polski, jednak jak mówi sam autor, dostajemy wersję full wypas. Dla podpowiedzi dodam, że książka jest uzupełnieniem pewnego programu internetowego prowadzonego przez autora. I jeszcze pamiętajcie, ostrzeżenie. Książka zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli jest to dla Was poważny problem, zrezygnujcie z dalszego oglądania i czytania, chociaż pewnie będziecie żałować.